Drogie versus tanie kredki. Zaczynam od zwykłych kredek z supermarketu, które kupiłem za 20 zł. A prawą stronę będziemy rysować najdroższymi kredkami na świecie. Takie pudełko 76 kolorów kosztuje 1200 zł. Tanie kredki miały jedną sporą wadę. Bardzo często się łamały i naprawdę było to uciążliwe, bo utrzymanie ostrej kredki było praktycznie niemożliwe. Czasami nawet musiałem trzymać końcówkę kredki palcami i próbować w ten sposób rysować. Druga część jutro, obserwuj, żeby tego nie przegapić.